Widzę moje dziecko we śnie. To tytuł książki niemieckiej autorki Karin Strück, która w 1975 roku zabiła własne dziecko, dokonała aborcji. To wydarzenie odcisnęło niesamowite piętno na niej. Nie była w stanie odzyskać równowagi ani emocjonalnej, ani duchowej. Z czasem stała się zagorzałą obrończynią życia. I po niespełna 20 latach od tego tragicznego wydarzenia spisała swoje wszystkie myśli i wydała tę książkę. Opisuje w niej najczarniejsze doświadczenia, które przeżywała przez te wszystkie lata, każdą jedną nieprzespaną noc. Karin Strück jasno pokazuje, że syndrom postaborcyjny jest faktem. Aborcja oddziałuje w każdym, biologicznym, psychologicznym czy duchowym wymiarze człowieka. O tragicznych i często nieodwracalnych skutkach aborcji porozmawiam dzisiaj z profesor Marią Ryś. Lidia Sankowska-Grabczuk, zapraszam. Pani profesor, 28 września w wielu krajach, niestety również też w Polsce, obchodzony był tak zwany Dzień Bezpiecznej Aborcji. Ja to osobiście nazywam dniem oksymorona, wszak to są dwa zupełnie sprzeczne sformułowania, no jak na przykład kwadratowe koło. 1 października Marsz Miliona Serc, również w obronie kobiet, chociaż to nie jest w obronie kobiet, bo te kobiety, jak wiemy, dużo bardziej jeszcze cierpią po tej aborcji. Czy istnieje faktycznie taka bezpieczna aborcja? No muszę powiedzieć, że mówienie o bezpiecznej aborcji jest największym na świecie kłamstwem. Ale ja bym zaczęła czegoś innego. Ponieważ ja przez lata pracy w poradni miałam do czynienia z kobietami po tak zwanej aborcji. Usiłowałam im pomóc przez wiele lat. Ale zacznę właśnie od czegoś innego. Coś, co zrozumiałam dopiero kilka lat temu. Otóż byłam w San Giovanni Rotondo i przy konfesjonale ojca Pio, ojciec zakonnik, który nas oprowadzał po tym klasztorze, opowiedział takie wydarzenie, które na mnie wywarło wstrząsające wrażenie. Mianowicie spowiada się kobieta u ojca Pio. Spowiada się z grzechu aborcji. I w pewnym momencie ona ma wizję i ojciec Pio ma tą samą wizję. Widzą papieża wychodzącego z bazyliki i ta kobieta krzyknęła: Ojcze Pio, ten Ojciec Święty jest bardzo podobny do mnie. A ojciec Pio mówi: tak, w planach Bożych ten twój syn, którego zabiłaś, miał być papieżem. I muszę powiedzieć, że ja wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie coś, co było dla mnie wtedy ogromnym zaskoczeniem, że Pan Bóg w stosunku do tych dzieci, których zostały zabite w tych zabiegach tak zwanej aborcji, miał plany. Ja sobie wyobrażałam, że Pan Bóg, dając nam wolność, jednak wiedział, przewidział, że człowiek wskutek bardzo, bardzo wielu różnych sytuacji, o których będziemy mówić, podjął decyzję zniszczenia życia tego dziecka i że Pan Bóg w takim razie już nie planował dla tych dzieci przyszłego życia. A tak nie jest. I tak zastanawiam się, spośród tych milionów dzieci, które straciły życie przed narodzeniem, ilu jest poetów, miało być księży, ilu miało być wybitnych polityków. Lekarzy ratujących życie. Ilu geniuszy, których my jako ludzkość, zniszczyliśmy w czasie prenatalnego ich życia. No, z tego teologicznego punktu widzenia to przynajmniej mamy tę pewność, że no nie mamy tych lekarzy, naukowców, artystów, ale mamy Rzeszę Świętych. Natomiast Pan Bóg wybacza zawsze. Człowiek czasem, a natura nigdy. I ja opowiem o początkach. Otóż jedno z moich najtrudniejszych doświadczeń w pracy psychologicznej. Kiedy ja rozpoczynałam pracę jako psycholog wiele lat temu,
pierwsza kobieta, która do mnie trafiła, to była kobieta z zespołami posaborcyjnymi. Muszę powiedzieć, że i to z całą odpowiedzialnością, nie spotkałam większego cierpienia psychicznego w całym swoim życiu, w całej swojej pracy. Nie spotkałam większego cierpienia niż cierpienie kobiet po aborcji. Natomiast to wtedy ani nie było zdiagnozowanych tych zespołów, o których myślę, że będziemy rozmawiać. I ja siedzę i oglądam program telewizyjny, gdzie jeden z lekarzy wypowiada się. To były czasy, kiedy pani doktor Wanda Pułtawska zaczęła mówić bardzo głośno o tych zespołach pozaborcyjnych. I ja słyszę, że zespół pozaborcyjny został wymyślony przez katolickich lekarzy po to, żeby tej kobiecie wmawiać poczucie winy. I to jest jedyna przyczyna, dlaczego te kobiety cierpią. Natomiast to, jak cierpiała ta osoba, ja po prostu napisałam i do twórców tego programu, i do tego lekarza, który się wypowiadał, że to absolutnie nie jest prawda, że cierpią tylko kobiety wierzące. Opisałam ten przypadek, no oczywiście nie dostałam żadnej odpowiedzi. Natomiast jedno z takich najtrudniejszych pytań, które mi w życiu zadano, to była pani, która przyszła do mnie, do poradni, i zapytała, czy pani kiedyś zastanawiała się nad słowem za późno. W ogóle to po raz pierwszy z taką bardzo wielką mocą dotarło do mnie słowo za późno. I ona mówi, wie pani, każdego wieczoru, każdej nocy mam sen, śni mi się to dziecko i krzyczy, mamo, dlaczego to zrobiłaś? A ja zawsze w śnie odpowiadam, dziecko, jest za późno. I ona postawiła mi pytanie, niech mi pani powie, co będzie z tym dzieckiem? Gdzie ono teraz jest? Na to pytanie przez wiele, wiele lat próbowali odpowiedzieć także duchowni Kościoła katolickiego. Próbowano stworzyć taką wizję miejsca, gdzie to dziecko nie będzie cierpieć, ale też nie będzie szczęśliwe. I tak naprawdę dopiero Jan Paweł II z twoim bardzo głębokim stwierdzeniem wszystkie dzieci nienarodzone są w ręku Boga otwarł drogę do opracowania prawdziwej terapii dla tych kobiet. No bo to jest zdecydowanie pokrzepiające mimo wszystko, gdy ta matka, która zabiła własne dziecko, skrzywdziła go niesamowicie, skrzywdziła je niesamowicie, nie pozwoliła mu na tę świetlaną przyszłość, nie dała mu szansy, uświadomiła sobie, że jednak teraz jest mu no, znacznie lepiej, tak? Chociaż tyle, nie za jej przyczyną w żaden sposób, ale chociaż tyle, że ono jest teraz bezpieczne, już radosne i szczęśliwe. No bo właśnie to, co pani powiedziała, to są bardzo podobne myśli w tych zapiskach Karyn Sztryk, gdzie ona przez prawie 20 lat, tak, od momentu aborcji do wydania książki, nie przespała ani jednej nocy. Widziała to swoje dziecko, nie mogła znaleźć miejsca dla siebie w życiu, nie mogła sobie wybaczyć przede wszystkim tego. I to jest właśnie to za późno. No teraz tak. to już jest za późno, bo to się stało. Tak, będziemy mówić o terapii, ale tak. Spójrzmy najpierw na klasyfikację zaburzeń, które występują i na to stwierdzenie, że te zespoły występują tylko u kobiet wierzących. Otóż to są lata 90., dokładnie 94. rok, kiedy w klasyfikacji zaburzeń pojawiają się, w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń, pojawiają się wyraźnie rozróżnienia na dwa różne zespoły, PAD i PAS. PAD, post-abortion distress, rozpacz, i PAS, post-abortion syndrom. I rzeczywiście to są tak dwa różniące się zespoły, mające zupełnie inny przebieg. I jeżeli ten zarzut dotyczył tego, że jest to zespół, który występuje u kobiet wierzących, to w pewnym sensie ci, którzy stawiali ten zarzut, mieli rację w stosunku do zespołu PAD, rozpacz.
Dlatego, że zespół PAD, czyli ta rozpacz, występuje przede wszystkim u kobiet wierzących, u kobiet, które zostały w jakikolwiek sposób zmuszone do podjęcia takiej decyzji. Na przykład przez partnera, przez ojca dziecka. Najczęściej przez partnera, najczęściej przez ojca dziecka, ale nie tylko. Na przykład przez brak wsparcia ze strony środowiska. Znam takie przypadki, kiedy no, kobieta zwróciła się do swojej mamy, bo właśnie dostała pracę, miała swoje własne małe dzieci z prośbą o pomoc. Czekam na narodziny dziecka, czy będziesz mi mogła pomóc? Absolutnie nie, idziesz na aborcję. To był przypadek, który no, bardzo mocno pamiętam. Ta pani przyszła do mnie po 17 spowiedziach. 17. I mówi, żadna spowiedź nie daje mi ukojenia, niech mnie pani ratuje. Będziemy o tym mówić, akurat ta pani cierpiała na ten drugi zespół, na zespół PAS. Więc może najpierw, żeby było jasne rozróżnienie. PAD, czyli rozpacz. Bardzo często pojawia się zaraz po aborcji. Bardzo często. Czyli kobieta wychodzi ze szpitala i potwornie żałuje, dlaczego ja to zrobiłam. Pamiętam taki wielki krzyk rozpaczy kobiety, która mówi, Boże, dlaczego ja nie wpadłam po tramwaj? Dlaczego Ty nie zrzuciłeś bomby, zanim ja to zrobiłam? Czyli ta wielka rozpacz i rzeczywiście ta rozpacz pojawia się u kobiet wrażliwych moralnie, niekoniecznie nawet wierzących, ale wrażliwych moralnie. Te, które przez brak pomocy, czyli a najczęściej zostały zmuszone w tamtych czasach, kiedy aborcja była na każde żądanie. Bardzo często było to tak, to cytuję wypowiedzi kobiet, że partner, ojciec dziecka, mąż rąbnął pięścią w stół i mówi, jak się nie wyskrobiesz, to mi się w domu nie pokazuje. Albo, jeśli nie skasujesz tego dziecka, skasujesz tego dziecka, to nie masz nawet co robić w tym domu. Ja w ogóle od tamtych czasów, to było wiele lat temu, cały czas zastanawiam się nad odpowiedzialnością mężów, ojców, gdzie są ci obrońcy życia, ci, którzy, no, muszę powiedzieć, że zdecydowana większość kobiet, które przychodziły do poradni, na moje pytanie, gdyby pani miała oparcie w ojcu dziecka, czy pani by się na to zdecydowała? Nie. I odpowiedź, że nie. I tak się zastanawiam, co musiałoby się stać w sumieniu tych mężczyzn odpowiedzialnych. Tutaj ale warto jakby skonkludować, nie? Że aborcja nie jest sprawą kobiet. Tak. Nie jest ułatwianiem życia kobietom. Aborcja jest mocno szowinistycznym zabiegiem, który wyręcza z odpowiedzialności mężczyzn. Tak, ale wróćmy do tego podziału. Kiedy może jeszcze przy tym podziale nawiążę do pierwszego pytania, czy aborcja jest bezpieczna? To ja w ogóle tutaj nie mówię o żadnym bezpieczeństwie, tylko o moim pytaniu, które zadawałam sobie przez lata. Jak często występują skutki aborcji? I muszę powiedzieć, że dane z różnych krajów są tak bardzo rozbieżne, że no chyba to lobby proaborcyjne jest tak silne, że nie pozwala w wielu krajach na przeprowadzenie tych badań. I o ile badania dotyczące tego zespołu PAD, czyli tej rozpaczy, są mniej więcej zbieżne, w takiej bardzo mocnej postaci, takiej, która graniczy z rozpaczą, 17% kobiet, a 30% w takiej łagodniejszej. Czyli mamy razem 47. A co z zespołem PAS? Otóż zespół PAS występuje niezależnie od wiary, niezależnie od wyznania, niezależnie od kondycji moralnej danej osoby. Jest to to, o czym żeśmy wspomniały, natura nie wybacza nigdy. I jest to zespół, który bardzo często ma charakter psychotyczny. To jest zasadnicza różnica. PAD nie ma charakteru psychotycznego. Co to znaczy? Że po pierwsze jest w tych klasyfikacjach kiedyś
zespół PADY był zaliczony jako zaburzenia przystosowania, czyli przeżywany świadomie, kobieta wie, co się dzieje. Zespół PAS ma bardzo, bardzo często charakter psychotyczny, czyli z omamami, z urojeniami. I tu największy problem polega na tym, że zespół PAS nie występuje zaraz po aborcji. No właśnie, bo kilka lat temu w Polsce zrobiono badania, czy rzeczywiście syndrom aborcyjny występuje, natomiast objęto badaniem grupę kobiet do 5 lat po aborcji. Tak. Czy to tutaj już nie było największe oszustwo, jakiego można było dokonać? Najwięcej badań ci tak osoby, które wdrażają, zarabiają na tym procederze, przeprowadzili najwięcej badań zaraz po aborcji. I to, co przeżywają kobiety, bardzo często jest ulga. Bardzo często. I wyparcie chyba potem się pojawia. Tak. Natomiast syndrom wychodzi często po nastu latach. I powiem najczęściej ten syndrom daje o sobie znak w okresie przekwitania, najczęściej. I bardzo często jest diagnozowany jako depresja z myślami samobójczymi. I często w ogóle psychiatrzy nie łączą tego z aborcją, która miała miejsce wiele lat temu. Ale to nie jest jedyny czas, kiedy może wystąpić ten zespół PAS. Otóż bardzo często zespół PAS może się pojawić wtedy, kiedy kobieta zdecydowała się na pozbawienie życia swojego pierwszego dziecka. Tu procent osób, które nie mogą już mieć dzieci, jest wysoki. Tutaj znów trzeba by wiarygodnych i rzetelnych badań, jaki to jest procent, ponieważ tych takich bardzo rzetelnych badań zdecydowanie nam brak. Ale to jest też, świadczy o tym, że aborcja nie tylko wpływa na psychikę, ale też na ten aspekt biologiczny, o czym wspomniałam oczywiście na początku, często ubezpładniając już trwale kobiety. Tak, kobiety. Pamiętam kobietę, która przyszła do poradni. To była kobieta bardzo mocno cierpiąca, młoda kobieta, na zespół PAS. Otóż po aborcji pierwszego dziecka tak bardzo pragnęła mieć dziecko, że pojawiły się szalone myśli, żeby to dziecko ukraść komuś. I ona przybiegła z takim problemem. Mówi, jak widzę matkę z wózkiem, idę za tym wózkiem i czekam na moment, kiedy ona na moment się odwróci, żeby to dziecko porwać jej. I ona mówi, zdaję sobie sprawę, że to jest coś, co jest tak głęboko we mnie, ale mówi, to jest silniejsze ode mnie. I to był taki jeden z objawów, kiedy po pierwszej aborcji nastąpiły bardzo silne zaburzenia. Te zaburzenia zespołu PAS, zaraz powiem, bo są takie trzy grupy tych objawów, akurat znam takie przypadki, kiedy pojawiły się wtedy, kiedy to dziecko, którego mama pozbawiła życia, mówię mama, bardzo często to rodzina podjęła decyzję, nie tylko ta mama, kiedy to dziecko nienarodzone szłoby do pierwszej komunii. W Polsce pierwsza komunia dziecka jest takim bardzo ważnym, symbolicznym wydarzeniem i bardzo często kobiety, które, tak jak już pani wspomniała, codziennie myślą o tym dziecku i takich przypadków znam bardzo dużo. Wyobrażają sobie to wydarzenie, jakby to dzisiaj wyglądało. Tak, jakby to wyglądało, moje dziecko szłoby do pierwszej komunii. Pamiętam taką kobietę, u której zespół PAS zaczął się wtedy, kiedy jej syn przyprowadził narzeczoną. I narzeczona akurat wtedy kończyła 18 lat. Osiemnastka w polskiej kulturze też staje się coraz ważniejsza. I ona sobie uświadomiła, to moje dziecko miałoby 18 lat. I wtedy zaczął się ten zespół PAS. Jak się zaczyna? Są trzy grupy objawów. Otóż bardzo często zaczyna się od takich albo snów, albo mocno nasuwających się wspomnień. Coś, co nagle jakby bardzo mocno
wpływa do psychiki. No, pamiętam panią, która na osiedlu zamieszkała, pielęgniarka, która uczestniczyła w tymże procederze przerywania ciąży u niej. Na każdy widok tej pielęgniarki reagowała, zimny pot ją oblewał. To trochę brzmi jak PTSD, jak strzok pourazowy. Tak, i to bardzo często też ma właśnie taki wymiar. I pojawił się drugi etap, który u bardzo wielu osób ma miejsce, mianowicie unikanie. Unikanie, które polega na tym, ona zaczęła chodzić zupełnie inną ulicą, żeby ją nie spotkać. Kobiety, które pozbawiły życia swojego dziecka za pomocą tej pompy, która wyssała to dziecko z jej organizmu. Wyszarpała, nie są w stanie włączyć odkurzacza. Każde włączenie odkurzacza to jest traumatyczne przypomnienie, czyli zaczyna się unikanie. Bardzo często kobiety mówiły, że bały się snów, że bały się tak zasypiać, bo znów się przyśni to dziecko. Czyli to unikanie, a im bardziej one starały się unikać, tym te myśli się mocniej nasuwały. Natomiast o wiele silniejsza jest trzecia grupa objawów. I te objawy są niestety dramatyczne. Mianowicie to, że występuje depresja, obniżony nastrój. Ale jednym z takich bardzo trudnych objawów są nie tylko myśli samobójcze, ale tendencje samobójcze i próby samobójcze. I tutaj wiele, wiele badań, ja kiedyś zbierałam badania z różnych stron świata dotyczące właśnie skutków. Wiele z tych badań wskazuje na to, że to nie tylko są myśli, nie tylko próby, ale nie tylko tendencje samobójcze, ale wręcz próby samobójcze. Tak dana osoba nie może sobie poradzić z tymi objawami, które następują. Ale wróćmy jeszcze do tematu, jak często to występuje. Otóż próbując zbierać dane z różnych stron, dotyczące częstości występowania tego zespołu PAS, dane są tak rozbieżne od 9% do 59%. Takie są dane. Gdyby nie te wielkie korporacje międzynarodowe, które tak bardzo zarabiają na aborcji, gdyby można było przeprowadzić rzetelne badania. Czyli to... pani profesor może użyć takiego stwierdzenia, że no tak, syndrom dotyka większości kobiet, ale czy nie jest tak faktycznie, że to traumatyczne wydarzenie, jakim jest zabicie własnego dziecka, nie dotyka każdej kobiety, która to zrobi? I tu jest być właśnie... może w mniejszym, większym stopniu, być może jest wiele czynników, które mogą pomagać, jakby lżej to przejść. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Tym dotykaniem ja bym była ostrożna, dlatego że u wielu kobiet to dotykanie, które my widzimy, objawia się jedynie i tylko w postaci agresji. Agresji w stosunku do kobiet, agresji w stosunku do dzieci. Przypuszczam, że te najbardziej radykalne osoby biorące udział w tych tak zwanych czarnych marszach, to są osoby, które nie mają świadomości skutków. Ale czyli... to jest chyba też trochę ten efekt wyparcia. Ale to zakrzyczany. Zakrzyczany. Ta faza agresji w stosunku do... Ja pamiętam taką panią, która... właśnie cierpiała strasznie na tą agresję i muszę powiedzieć, że jak ja przychodziłam z małym dzieckiem, to ona, która bardzo mnie lubiła, chowała noże. I to mówi, że ja muszę te noże schować, bo ja się obawiam, że ja się rzucę na to dziecko z nożem. To oczywiście był zespół PAS, który objawiał się właśnie nie tylko zaburzeniami psychotycznymi, ale bardzo poważną agresją w stosunku do kobiet i w stosunku do małych dzieci. Więc, czyli jednak zdecydowana większość, jeżeli nie wszystkie kobiety w jakimś tam zakresie są dotknięte przeżywaniem traumy związanej z zabiciem własnego dziecka.
No bo też tutaj, jeżeli kobieta jest w stanie zabić własne dziecko, to czemu my się dziwimy tym, że wojny trwają i tak dalej. To, co matka Teresa z Kalkuty powiedziała. Natomiast ja bym jeszcze wróciła tutaj na chwilę do tego aspektu wiary, bo wspomniała pani profesor, że jest ten zarzut, tak, że pad dotyczy kobiet wierzących, że ta wiara powoduje poczucie winy. Natomiast znam organizacje, które wspierają kobiety po aborcji, jak na przykład Winnica Racheli. I doświadczenie jest też takie, że to są często kobiety, które były niewierzące, które nie respektowały praw bożych czy prawa naturalnego de facto. Natomiast po aborcji zaczęły się nawracać i ta wiara pomogła im wybaczyć sobie. Tak. Muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać organizacje kobiet skrzywdzonych przez aborcję. Kiedy im mówiono, że to nic, że to tak naprawdę prosty zabieg, tak jak wyrwanie zęba, który dla wielu jest jednak doświadczeniem traumatycznym, a tu nie jest ząb, tylko to jest drugi człowiek. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście też znam takie przypadki, w których kobiety, nie mogąc wybaczyć sobie, próbowały znaleźć jakieś środowisko, które pomoże jej, i wtedy jednak wiara, odnalazły wiarę. Tak. Odnalazły wiarę. Odnalazły wiarę, która mówi, że to twoje dziecko jest już szczęśliwe, bezpieczne, więc możesz sobie wybaczyć, a daj Boże, kiedyś się z nim spotkasz. Tak. Ale wracając właśnie do syndromu, czyli mamy pad w okrutny sposób właśnie dotykający kobiety w każdym wymiarze, jak pani profesor mówi. Natomiast czy tylko kobiety? Co z ojcami tych dzieci? Tak. Były badania dotyczące i ojców, i relacji, i lekarzy, i pielęgniarki. Otóż zacznę właśnie od ojców. Ja z takim bardzo poważnym zaburzeniem u ojca, pamiętam tego pana, bo to było dla mnie także bardzo mocne przeżycie w poradni. Przyszedł człowiek, mężczyzna, który ze łzami w oczach opowiadał historię ich życia małżeńskiego. Mianowicie pracował za granicą i żona zadzwoniła czy napisała, że spodziewa się kolejnego dziecka po jego ostatniej wizycie w Polsce. I mówi, nie mam siły tego dziecka wychowywać. I on mówi, natychmiast zadzwoniłem do niej i poprosiłem, słuchaj, ja zwalniam się tu z pracy, wracam do Polski, ja ci pomogę. I mówi, że był szczególnie uwrażliwiony na ten problem, ponieważ kiedyś jego własna ciotka w gniewie mu wygarnęła, twoja mama chciała dokonać aborcji, ja tu wstawiłam się i ty zostałeś uratowany. I to w nim tak mocno tkwiło, że on złożył sobie przyrzeczenie, że on nigdy nie przyłoży ręki do pozbawienia życia dziecka nienarodzonego. I kiedy, mówi, złożył wypowiedzenie z pracy, ale to był, on był na kontrakcie, on podpisał zobowiązanie, 3 miesiące musiało potrwać. I niestety jak wrócił, żona już była po tak zwanym zabiegu. Mówię tak zwanym, ponieważ język ma tutaj bardzo duże znaczenie i kiedyś, kiedy wprowadzano termin aborcja, to ten termin miał za zadanie ukryć jakby cały dramat, a teraz, skoro aborcja już bardzo wielu osobom kojarzy się jednak z czymś, co jest trudnym doświadczeniem, no to już jest nowy termin. Jeszcze wcześniej była powszechnie używana terminacja ciąży, tak? I znów wraca teraz terminacja. I bardzo często na przykład kobiety jako terminację mają wrażenie, że to jest jakiś rodzaj terapeutycznego zabiegu. W ogóle nie kojarzą sobie terminacja z zakończeniem życia dziecka. Ale wrócę do tego pana. U tego pana wystąpiły tak silne objawy depresji, ale tak silne objawy depresji, że on z tą depresją nie mógł sobie poradzić. I
Na przykład ja zaraz Czyli wrócę. też wyrzuty sumienia, tak? Wyrzuty sumienia. Niemożność przebaczenia sobie, że może gdybym wrócił wcześniej, może gdybym... Tak, gdybym nie wyjechał w ogóle. Tak. No. Dla bardzo wielu kobiet, a w ogóle dla mężczyzn także, takim trudnym momentem było to, że zrozumieli, że oszukiwano ich, że dziecko nie cierpi w czasie aborcji, że nie cierpi. To jest jedno z największych kłamstw, które się rozmawia. No, jedno to, że aborcja jest bezpieczna, a drugie, że dziecko nie cierpi. Zrozumienie, że to dziecko cierpi. Myślę, że i to straszliwe męki cierpi. Kiedy myślę, że pierwszym takim mocnym sygnałem, że dziecko cierpi, był ten film przed laty, nakręcony Niemy krzyk, kiedy Natanson chciał zobaczyć od strony aborcji, jak to wygląda. No wtedy jeszcze medycyna nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, więc tak. Film był nieodzowny. Dzisiaj w obliczu tak rozwiniętej medycyny jest no, nieludzkie. Nie da się tego pojąć, jak można oszukiwać, że dziecko nie cierpi, gdy mamy już naukę na takim poziomie, że to wszystko jest jasne. Ale chociażby ten film Nieplanowane, który wszedł na ekrany w 2019 roku, który no, pokazuje rozpacz tego dziecka, zabijanego dziecka i lekarz, który jest autentycznym lekarz, aborcjonista, który jest autentycznym aborcjonistą, który gra w tym filmie, mówi, wszystkie tak się zachowują. Wszystkie tak się zachowują. Czyli wszystkie przeżywają. Rzeczywiście dziecko umiera w straszliwych męczarniach. To dla wielu, zwłaszcza tych rodziców, którzy no, dowiedzieli się, że ich dziecko będzie miało wady letalne, czyli takie, które nie pozwalą mu żyć i rozwijać się poza organizmem matki, którzy wybierali, to tak wielkie cudzysłów, mniejsze zło, czyli zabicie dziecka, żeby ono nie cierpiało. Tymczasem po urodzeniu mamy cały szereg różnych sposobów, metod pomocy temu dziecku, żeby ono odchodziło bardzo godnie. Bez cierpienia. Bez cierpienia. Natomiast pozbawianie go życia w okresie prenatalnego rozwoju bardzo często wiąże się z ogromnym cierpieniem tego człowieka. Czyli przypadek tej pary, o której pani wspomniała, ten mężczyzna, który nie mógł sobie poradzić z depresją, a jak to wpływa na relacje między kobietą a mężczyzną? Cały szereg badań, ogromnie tutaj wachlarz badań jest bardzo duży. W zasadzie jest to zniszczenie relacji małżeńskich, jest to zniszczenie. Przede wszystkim w tych domach jest zimno. To rozmawiałam z kolei z osobami, które cierpiały albo na syndrom ocaleńca, do którego myślę, że dojdziemy, albo z osobami, które dowiadywały się, że rodzice zdecydowali się kiedyś na aborcję. W tych domach było zimno, wiało chłodem. Relacje się bardzo psują. I kiedy robiono badania i kobiety mają bardzo wielkie obawy dotyczące współżycia seksualnego. Przestają przeżywać to współżycie jako akt jednoczący, jako akt miłości. Boją się. Natomiast dzieje się coś, co jest w tych relacjach bardzo mocną raną. To jest rana. Mamy dwa rodzaje ran. Mamy, to tak przeszłam do tej symboliki, ale to jest bardzo ważna symbolika. Mamy rany czyste. Na przykład ktoś bliski zna, odchodzi, ale mamy rany ropiejące. I taką raną ropiejącą jest dokonana kiedyś w życiu rodziny aborcja. Czyli takie rany zawinione i niezawinione. Rany zawinione i niezawinione. Otóż ta rana ropieje dotąd i to czasem tak ropieje, że no, ta ropa, mówiąc symbolicznie, zalewa tak relacje w całej rodzinie, że te relacje są bardzo, bardzo trudne. I no, szczerze powiedziawszy, do czasu tego słynnego powiedzenia Jana Pawła II, wszystkie dzieci narodzone są w ręku Boga,
chyba wszyscy psychologowie na całym świecie borykali się z tym, jak pomóc tym kobietom. Natomiast to powiedzenie, stwierdzenie, przesłanie Jana Pawła II doprowadziło do tego, że na całym świecie opracowano schemat poprzez przebaczenie. I tak naprawdę to przebaczenie jest, to nie jest też łatwe. No właśnie, bo trudno mi sobie wyobrazić, jeżeli jest osoba niewierząca, ta, która no, nie wierzy w Boga, w życie po śmierci i jakby to życie jest tylko tu i teraz, tak? Te 70-80 lat przeżywamy i koniec. To teraz po dokonaniu aborcji to już jest w ogóle tak traumatyczne, bo no nie ma nic, jest po prostu jakaś chora nicość i tylko co chwilę jakiś tam szok pourazowy tak. Z tym związany. I to jest rzeczywiście ogromny dramat człowieczeństwa, ogromny. Pamiętam z tych opisów kobiet, niezależnie od tego, czy to były kobiety wierzące, czy niewierzące, ich symbol był taki, niech sobie pani wyobrazi, jest pustynia. Na tej pustyni nie ma szklanki wody, nie ma kropli wody, ja siedzę sama. I dookoła jest taka potworna pustka. Ja nie czuję nic. To jest coś niesamowitego. To nie jest tak, że kobiety po aborcji czują wielkie wyrzuty sumienia. To jest kolejny etap. Bardzo często te kobiety nie czuły nic. One mówią, ja jestem jak skała, jak kamień. Tu się toczy życie. I jak już wspomniałam, część kobiet przeżywała agresję. Ale to część. Natomiast te organizacje kobiet skrzywdzonych przez aborcję, kobiety się zgłaszały także do mnie, do poradni. Nie dlatego, że one miały wielkie wyrzuty sumienia, nie. One przeżywały to, że nie czują nic. Były jak skała. Odarte z emocji, z uczuć, z czegokolwiek. Z żadnych. I to wyobrażenie sobie człowieka, który nie przeżywa żadnych emocji, żadnych uczuć, one mówią, potworna samotność, pustynia, ja jestem sama na tej pustyni, znikąd pomocy i ja nie czuję nic i po co ja mam trwać na tej ziemi. Jedyne wyjście to jest odebranie sobie życia. Muszę powiedzieć, że dramat tych kobiet, właśnie tej pustyni, tego i powiedziały, że to, co jedynie dociera do nich, to czasem taka potworna fala cierpienia. I to jest jedyne, która przychodzi. Czasem kobiety to opisywały tak, jakby siedziały w jakimś tubie szklanej. Ten świat toczył się dookoła, a one były zamknięte. Mówi, że całe, nie mające wpływ na nic. Na nic. Całe ich wnętrze krzyczało, ja tu jestem. Ja tu żyję, a gdzie jest to moje dziecko? Choćbyśmy, nie wiem jak to zresztą za czasów komunistycznych mieliśmy, że to nie człowiek, że to zarodek, że to zlepek komórek. Dzisiaj przy aktualnych osiągnięciach medycyny każdy, kto tylko chce się przekonać, wie, że jest to człowiek i że nie ma w życiu prenatalnym takiego momentu, które by przekształciło tego nieczłowieka w człowieka. Niektórzy próbowali, że to moment bicia serca, no, inni, że to moment narodzenia aż. Ale muszę powiedzieć, że najbardziej okrutne stwierdzenie to jest takie, ja wiem, że to jest człowiek, ale ja tego człowieka nie chcę. I mi się wydaje, że tu jest już ten dramat naszych czasów, że tak, wiele z tych ta klasyfikacja chcenia tak. U człowiecza, chcę, człowieka chcę, jest chcę. Człowiekiem, nie chce, nie jest człowiekiem. Tak słuchając tego wszystkiego, o czym pani profesor mówi, tych chyba najczarniejszych sfer, tak jak pani profesor wspomniała, najgorsze traumy, jakie spotkała w swoim gabinecie, są właśnie po aborcji. Nie po rozwodzie, nie po śmierci kogoś bliskiego, niezawinionej. Po czymkolwiek, tylko po zabiciu własnego dziecka, bezbronnego, przed którym była świetlana przyszłość. I tak myślę sobie, że jeżeli te kobiety biedne w tej traumie, w tej pustce, w tej nicości siedzą w domu, a za oknami idzie chmara, taki protest, czarny protest z błyskawicami, z tymi hasłami,
proaborcyjnymi, to co one wtedy muszą odczuwać? To jest chyba tak silna trauma wtedy, że kobiety tak naprawdę w tym momencie kobiecie fundują prawdziwy dramat, jakiego no, nie możemy sobie wyobrazić. Trudno sobie to wyobrazić. Natomiast ja próbowałam zrozumieć te kobiety, bardzo często młode kobiety, które szły w tym marszu. I okazuje się, że one szły pod hasłem wolności, że wyobrażały sobie, że to dziecko zabiera im wolność. I tu rzeczywiście nasze prawo powinno chronić coś najważniejszego. Ja bym była bardzo, bardzo za tym, żeby za każdą ochroną prawną szły bardzo mocne przekazy o wartości, o znaczeniu tego dziecka, piękne przekazy o wartości życia, o tym, jak piękne może być nasze życie, także życie dzieci z Downem, jak one wiele wnoszą do naszego świata ciepła, emocjonalności, jak one są bardzo często wielkim ubogaceniem życia. Ja pamiętam, kiedyś byłam na sympozjum w Kijowie wiele lat temu, ponieważ to sympozjum zorganizowały wspólnie Kościół prawosławny, Kościół katolicki i różne organizacje, które były zatrwożone ogromną liczbą aborcji tam dokonywanych. Ogromną. Pamiętam, jak jechaliśmy do tego Kijowa, zmarła kobieta, która była rekordzistką po 30 paru aborcjach. Młoda kobieta zmarła wskutek. I pamiętam, ja mówiłam o tych zespołach PAS, o tych zespołach PAD. I podeszła do mnie taka młoda Ukrainka i mówi, pani mówiła o mnie. Historia jej życia wyglądała tak, że ona jako młoda dziewczyna, zakochana w swoim chłopaku, okazuje się, że spodziewają się dziecka i chłopak w milczeniu wręczył jej pieniądze. Poszła do szpitala i mówi, pamięta jedno, że w czasie aborcji usłyszała to jedno. Jaka szkoda, taki śliczny chłopiec. Chłopak odszedł, po paru latach wyszła za mąż, nie przyznała się swojemu mężowi i mówi, wie pani co, mam dwie córeczki, ale nie ma jednego dnia, żebym ja nie myślała o tym synu. I muszę powiedzieć, że kiedy siedziałam w poradni, bardzo często oczekiwania kobiet, które przychodziły do mnie, to były takie, że ja, czy psychologia w ogóle, ma jakąś taką gumkę, i ta gumka, oczywiście ta taka magiczna gumka, zmaży to wszystko. Nie da się zmazać. Terapia nie polega na wymazaniu tego wydarzenia z życia człowieka. Tego się nie da wymazać. Terapia polega na tym, matką tego dziecka będziesz zawsze. Matką tego dziecka będziesz zawsze. Byłaś matką tragiczną. Ja ci pomogę, żebyś była matką tego dziecka kochającą. Nie ma innego wyjścia. To nie jest tak, że psycholog wyciągnie gumkę. Oczywiście może są tacy psychologowie, którzy próbują to robić, ale to będzie jeszcze jeden mechanizm racjonalizacji. Nic się nie stało. Tak się nie da. Proces, który jest bardzo trudny, który wiedzie właśnie poprzez przebaczenie, polega na tym, że uzdrawia się to macierzyństwo. Że i to tak naprawdę tu sięganie do tylko mechanizmów psychologicznych nie jest możliwe. Psycholog może podprowadzić i bardzo często tak jest, że podprowadza pod bardzo dobrą spowiedź. Ja nie mogę powiedzieć, wiesz, nic się już nie stało, już jest wszystko dobrze. Nawet jeżeli ktoś sobie wybaczył.
ten człowiek jeszcze musi stanąć przed Panem Bogiem i kapłana poprosić o wybaczenie w sakramencie spowiedzi. Czyli ten proces wybaczania, no, najpierw uzdrowienia macierzyństwa, tak jak pani profesor to pięknie nazwała, byłaś matką tragiczną bądź matką kochającą. Natomiast jeszcze chciałabym o jedno zapytać, już to zostało wspomniane wcześniej, mówiłyśmy dużo o syndromie dotykającym matki, ojców, lekarzy. Lekarzy, także, ale jeszcze ten syndrom ocaleńca. I ten syndrom ocaleńca. Muszę powiedzieć, że pamiętam człowieka, artystę, który cierpiał na syndrom ocaleńca. Może zacznijmy od wyjaśnienia, kim są ocaleńcy. Ocaleńcem jest człowiek, który albo ocalał w czasie aborcji, czyli aborcja się nie udała, albo taka sytuacja, kiedy no, jeden z lekarzy, potem ważnych ministrów opowiada, który był bardzo zaangażowany w ten proceder zabijania dzieci nienarodzonych, że przyszła kobieta na aborcję, dokonała aborcji i po jakimś czasie ona przychodzi: panie doktorze, ale jestem w ciąży. I okazuje się, że on przeprowadza badania, mówi na własne oczy, widział to dziecko, które wyjął w procesie aborcji. Okazuje się, że to były bliźnięta dwujajowe, drugie się rozwijało. I mówi, kiedy przyjmował to drugie dziecko, cały czas mam świadomość tamtego. Ale to, co było takim bardzo ważnym, ta tutaj trochę zmieniłam temat, wrócimy do ocaleńca, kiedy rodziło się to drugie dziecko, cały czas myślał, no tak, ale ja zabiłem brata bliźniaka, czy siostrę bliźniaczkę. Natomiast tym, co największe, no, takim było momentem zwrotnym, to było pytanie ich dziecka: tatusiu, ale ty nie masz nic wspólnego z tym? I on mówi, nigdy nie oszukaliśmy swojego dziecka. On zapytał mamę, i to matka też występuje na filmie, który no, pani Teresa Król zrealizowała, który był wyświetlany w wielu, wielu szkołach. Ta mama mówi, nigdy żeśmy dziecka nie oszukali. Mama powiedziała, tak, synu, twój tato jest w to uwikłany. Tenże lekarz przeżył bardzo głębokie nawrócenie, ale myślę, że to dziecko, które przyjmował, mogło cierpieć na syndrom ocaleńca. Na czym polega ten syndrom? Jest to tak zniszczone poczucie własnej wartości. Człowiek z syndromem ocaleńca nie ma zaufania do nikogo. Czyli mówimy o dzieciach, które przeżyły aborcję. Przeżyły aborcję. Miała aborcja, a tak, nie ma. Ale nie tylko. Mówimy także o dzieciach, które urodziły się zaraz po aborcji. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że często u kobiet pojawia się tak wielkie wyrzuty sumienia, żeby je zagłuszyć, one zachodzą w ciąż. Ale to łono jeszcze jakby pamięta, nie? Czyli dzieci, które przeżyły aborcję, które pojawiają się zaraz po aborcji, które być może jest bliźniakiem dziecka abortowanego. A czy to dotyczy też dzieci, które są na przykład trzecim dzieckiem w rodzinie, czwartym, piątym, a wcześniejsze były zabite? Ono jest tym niezabite. Bardzo często może dotyczyć. Bardzo często. To też wiele osób wypowiadało się właśnie na tym filmie, o którym wspominam. Zastanawiali się, dlaczego w domu jest tak zimno. Dlaczego nie cenią wartości swojego życia? Dlaczego podejmują zachowania takie bardzo ryzykowne, wręcz takie, że to nie była wprost próba samobójcza, ale jakby wołanie o to, ja bym chciał przestać istnieć. Wspomniałam o tym panu, który kiedyś przyszedł do poradni. Ja mu zadałam takie pytanie, powiedział, że ma tak straszne poczucie, moje życie jest zupełnie bez wartości. Ja mówię, ale niech sobie pan wyobrazi, że jest pan szczęśliwy. A on mi powiedział, wie pani co, nawet w najśmielszych wyobrażeniach ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. A potem mówi tak, nawet gdyby mi ktoś zagwarantował, że będę najszczęśliwszy w świecie, to i tak wolałbym nie istnieć.
taka chęć nieistnienia, taka wręcz zniknięcia z tego świata. Bez coś, co no jest jakby bardzo głęboko wpisane w naturę człowieka, chcemy istnieć, chcemy się rozwijać. U tych ludzi to zostało zniszczone. Czyli takie niskie poczucie własnej wartości, że właściwie jestem nic nie warty, tylko mi się tak udało. To on tak powinien żyć, a nie ja. Tak. Na przykład. Tak. I brak zaufania i do siebie, i do kogokolwiek. Brak zaufania w swoje własne możliwości. Brak wiary w to, że się jest osobą kochaną. Bardzo mocno ujawniają się właśnie takie wewnętrzne dramaty, które występują u tego ocaleńca. Czyli podsumowując, aborcja wpływa na całe rodziny, na matki, ojców, dzieci, lekarzy, pielęgniarki, czasami społeczności, czasami babcie, które też nagabują niejednokrotnie niestety do aborcji. Wychodzi na to, że na całe społeczeństwa. Tak. I niesie ze sobą ogromne żniwo, tragiczne, tragicznych skutków psychotycznych, fizycznych, duchowych, aż po samobójstwa. Przez niemożność wybaczenia sobie, przez takie życie bez sensu, życie tragiczne de facto. I chciałam właśnie, żeby to tutaj wybrzmiało na antenie, że nie ma bezpiecznej aborcji, nie ma aborcji bez tragicznych skutków. No przede wszystkim pierwszym podstawowym skutkiem jest mord na własnym dziecku, a to nie jest w stanie zostać niezauważone w dalszym życiu. Także to mam nadzieję, że w naszym kraju jednak też pani profesor wspomina o tym języku, tak? Coraz częściej używamy sformułowań typu prawo aborcyjne, no nie ma czegoś takiego. Mam nadzieję właśnie, że będziemy rozwijać... Wpisanie do praw człowieka. Mam nadzieję, że będziemy rozwijać prawo chroniące życie, prawo po prostu naturalne, bo natura nie wybacza nigdy. Tak, ale może, żeby tak zabrzmiało optymistycznie, bardzo, bardzo wielką rolę odegrała beatyfikacja rodziny Ulmów. I bardzo piękny symbol, symbol, który nawet uwiecznił jeden z artystów na ikonie, symbol świętości, to, że zostało beatyfikowane dziecko nienarodzone. Ta aureola na łonie. Jest coś, co jest taką bardzo głębokim przesłaniem. Życie jest piękne. Rozwój dziecka przed narodzeniem jest to, co pokazuje ten film Cud miłości, ten rozwój dziecka przed narodzeniem. Tak marzy się, żeby było tyle piękna, bo ono jest. Tyle miłości, bo ona jest. Tylko zło jest krzykliwe. A dobro, piękno działa o wiele bardziej dyskretnie. Ale jest coś w każdym z nas. Jest coś, co dostaliśmy w prezencie od natury. Głównie w prezencie od Pana Boga. Ogromne pragnienie piękna, miłości. To, co... Może ja na samo zakończenie nawiążę. Kilka dni temu była prezentacja w Kaju raportu Kościół 2023. I przytoczono w nim badania, w których no, trochę te badania były zaskakujące, bo po raz pierwszy spośród wartości najwyżej cenionych przez młodych ludzi nie była rodzina, ale była miłość. I tak zastanawialiśmy, na drugim miejscu były więzi przyjacielskie, dopiero na trzecim miejscu rodzina. I zastanawiając się nad interpretacją tych wyników, które są opublikowane w tymże raporcie, muszę powiedzieć, że można je zinterpretować tak. To jest wołanie młodych ludzi o miłość. Wołanie skierowane do rodzin o wielką miłość, o odnowę miłości, o to, żebyśmy przestali wierzyć w największe kłamstwa świata, że aborcja jest bezpieczna, że dziecko w czasie aborcji nie cierpi, ale żebyśmy uwierzyli w to, że naszym powołaniem jest miłość. Miłość. I może jeszcze jedno zdanie Jana Pawła II. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, ale krzyża bez miłości nie udźwigniecie. Pani profesor, piękne zakończenie. Nie śmiem tutaj cokolwiek dodawać. Także bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani profesor Maria Ryś. Dziękuję bardzo.